Mówi Pan, że na Pana uczelni przyjmowane są osoby pośredzone. Nie, ja pytam o szkole średniej. O szkole średniej. O szkole średniej. Tak, ja byłem w czaskim konkretnie. Czy znacie Państwo tą szkołę, ale ta szkoła jeszcze jak ja przychodziłem była w 10 ogólnopolskich liceów. I miałem koleżankę w klasie z takim daleko idącym autyzmem, że ona jest specjalnie sprawdziana. Ona była dobra jedynie w dziedzinie muzyki, a w mojej szkole nie było w ogóle klasy muzycznej. Rozumiem, dziękuję za ten głos, natomiast nie dyskutujemy o szkolnictwie powszechnym, o szkolnictwie średnim, tylko o wyższym, a myślę, że rozumiem, ale myślę, że zgodzimy, że jednak osoby, które spełniają pewne wymagania, też powinny mieć możliwość, żeby się kształcić, niezależnie od swoich zdolności i kompetencji, ale osoby z pewnymi problemami. Natomiast kto tutaj teraz się zgłaszał, na pewno tu panu pamiętam, za chwilę pan. Pan w białej koszuli i pan w błękitnej koszuli, a teraz pan czary na nas. Ja bym tylko jedno zdanie chciał polemizować, że chcę zapytać, co jest złego w tym, że Państwo tak jakby dopłaca do tych uczniów niepełnosprawnych i do tych uczniów upośledzonych. Czy jest coś w tym złego? Czy mamy ich dyskryminować z tego powodu? Znaczy, no Pan najprawdopodobniej wie, że my na poprawce zrzucamy ze skały niepełnosprawnych, bo pewnie ogląda Pan odpowiednie programy telewizyjne, ale tak już mówiąc serio, oczywiście, że nie ma w tym nic złego, bo istnieje takie prawo, które musimy przestrzegać, ale niekoniecznie jest wskazane, żeby w szkole renomowanej, bo tak swoją szkołę mogłem nabyć, to jest przykład szkolnictwa średniego, więc może się na tym nie skupiamy, ale nie ma sensu, żeby po prostu takie osoby były brane do szkół renomowanych i zaniżały poziom, bo sytuacja, gdzie jedna osoba w klasie pisze inny sprawdzian niż wszyscy, jest sytuacją żenującą i po prostu śmieszną. Jeśli mamy rozmawiać o ekonomii, to rozmawialiśmy o odpłatności za pierwszy i za drugi kierunek. Były wprowadzane zmiany, które ostatecznie zostały odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny o odpłatności drugiego kierunku. Tutaj podczas wprowadzania tych zmian w ogóle nie mówiliśmy o oszczędnościach, do których one doprowadzą. Czemu? Bo prawdopodobnie te oszczędności są bardzo niewielkie, dlatego nie była to żadna karta przetargowa, żeby takie zmiany wprowadzać. Tutaj byśmy trzymali za mikrofonu przez chwilę, to ja się kilka punktów. Właśnie tak jak Pani zwróciła uwagę, od tego zacznę. Biznes i sukces edukacyjny to nie są rzeczy, które się wykluczają, wręcz przeciwnie, to są rzeczy, które bardzo często idą w parze. Druga sprawa. Ktoś poruszył kwestię wartości człowieka na podstawie ilości kierunków, co wydaje mi się jest ogromną trywializacją, jeśli mówimy o wartości studiów i wartości człowieka. I może też doprecyzować, co Pan myśli, że wartość człowieka na podstawie ilości kierunków studiów? Usłyszeliśmy, że niedawno zdanie, nie widzę oczywiście stąd, bo nikt nie mówił, ale padło takie zdanie, że osoba, która rozwija się w dwóch czy w trzech kierunkach studiów i ogólnie kierunkach w życiu jest więcej warta niż osoba. Ja może jednym. Trybie sprostowania. Proszę bardzo. Nie, nic takiego nie powiedziałam. Powiedziałam tylko, że jeżeli ktoś, bo domyślam się, że chodzi o moją wypowiedź, powiedziałam tylko tyle, że jeżeli ktoś chce wykształcać się w większej ilości kierunków, to powinien mieć taką możliwość. Ja nie mówiłem, że ktoś jest mniej warty, jest więcej, czy tam mniej warty, jeżeli studiuje więcej kierunków. Tutaj ja wspomniałem o tym, że rzeczywiście taka osoba może być więcej warta na rynku pracy. To są jakby dwie inne rzeczy, czy ta osoba jest bardziej wartościowym człowiekiem, czy jest bardziej wartościowa na rynku pracy. Rozumiem, że tutaj może być nierozróżnione. To, że ktoś liźnie wielu rzeczy niedokładnie, wcale nie czyni go bardziej wydajnym, czy też skutecznym pracownikiem. I też ostatnia rzecz. Tutaj padają takie grupatorskie stwierdzenia, że jeżeli ktoś chce studiować więcej niż dwa, niż jeden kierunek, to powinien mieć takie prawo. I sprowadza się to do zwyczajnej sprawiedliwości, bo powinniśmy ułożyć proporcjonalnie tak samo finansowo na studia, a przynajmniej tak to jest zaprojektowane. I jeżeli ja i mój kolega i koleżanka płacimy tyle samo, to my nie widzimy powodu, żeby ja realizować jeden kierunek, on realizować jeden kierunek, a ona, załóżmy, przepraszam, że użyję tutaj twojego przykładu, bo to jest najwyżej niesprawiedliwe. Jeśli ja chcę sobie kupić trzy wody, to ja za nie płacę, a nie mówię, należą mi się trzy wody. Tutaj oddaję Pan z koledze. Tutaj Pan najpierw biał koszulę i się zgłaszał, potem będzie miał Pan głos, dobrze? Ja chciałbym od razu odpowiedzieć. Jeśli mówimy o tej sytuacji biznesowej, to czy Pan w swojej firmie zatrudniłby prawnika, który skończył prawo, czy prawnika, który skończył prawo i romanistykę, posługuje się biegle dwoma czy trzema językami? Jest różnica? Moim zdaniem jest.
To, że studiuje się więcej niż jeden kierunek, nie oznacza, że robi się to niedokładnie. Można studiować i dwa, i trzy kierunki i być naprawdę specjalistą w każdym z nich. Nie jesteśmy ograniczeni. To, że pan studiuje jeden kierunek, to jest pana, tylko i wyłącznie pana wybór. Jeśli chciałby pan studiować więcej i rozwijać się w większej ilości kierunków, ma pan taką możliwość. To jest to, czym państwo w tej chwili dysponuje i to, jakie możliwości ono panu daje. To nie chodzi o zawiść, że ktoś studiuje więcej niż ja, na kogoś państwo łoży więcej. To chodzi o to, że pan również może, tylko wystarczy chcieć. Tak, użytkownik, który nazywa się Wipler65 zadał takie pytanie. Podejrzewam, że to pytanie będzie takie ogólne do sali i jeżeli ktoś będzie chętny na nie odpowiedzieć, to bardzo prosimy. Pytanie brzmi, czy jeżeli ktoś chce studiować więcej niż jeden kierunek, to dlaczego ma to finansować państwo z publicznych pieniędzy? Czy ktoś tutaj, już widzę, że koledzy z Kongresu Nowej Koalicji podnoszą ręce? Tak, ja bym chciał... Dobrze, no tak, proszę, ja proszę tutaj, a panowie mają prawo, dobrze. No to ja w takim razie proszę, głos prosił wcześniej już pan tutaj, może się pan odnieść i za moment... Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie można absolutnie mówić o szkolnictwie wyższym w oderwaniu od szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ponieważ każda zmiana, każda modyfikacja tego szkolnictwa wyższego wymaga też modyfikacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nie mówię tylko tutaj o liceach ogólnokształcących, ale przede wszystkim o technikach, o szkołach zawodowych, ponieważ to są miejsca, gdzie rzeczywiście możemy zdobyć wiedzę, wiadomości i umiejętności, które pozwolą nam w przyszłości zdobyć pracę, tak jak studia na uczelni wyższej. I mam też pytanie do sali, czy rzeczywiście potrzebujemy co roku, ja oczywiście nie mówię, że są kierunki niepotrzebne, ponieważ każdy kierunek jest potrzebny i specjaliści z każdej dziedziny są nam potrzebni. Pytanie tylko o ilość. Czy rzeczywiście potrzebujemy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy absolwentów rocznie kierunków takich jak psychologia, jak socjologia, takich kierunków jak kulturoznawstwo? Czy potrzebowalibyśmy tych specjalistów kilkudziesięciu, kilkuset rocznie i wtedy to rzeczywiście byliby specjaliści? Czy potrzebujemy takich kierunków jak administracja na politechnikach i socjologia właśnie na uczelniach rolnych, na akademiach rolniczych? I dziękuję, to jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Użytkownik Kamil napisał. Kolegom z Kongresu Nowej Koalicji życzę odrobinę empatii. Nie każdego stać na opłacenie studiów. Jest cała masa młodych ludzi, którzy są dyskryminowani ze względu na biedę. Dajmy każdemu szansę na rozwój, na wyrwanie z biedy i skreślajmy ludzi słabszych i mniej zaradnych. Dlaczego taką tezę wysuwam? Ponieważ dane zebrane przez Bank Światowy każą przypuszczać, że dostanie się na dzienne bezpłatne studia mogą mieć szansę osoby z rodzin zamożnych. Dlaczego? Ponieważ kilka lat temu w badaniu Banku Światowego okazało się, że większość studentów stacjonarnych uczelni publicznych, a więc jedyna grupa, która de facto nie płaci za czesne, uczęszczała w trakcie nauki w liceum na płatne kursy przygotowawcze i specjalne zajęcia wyrównawcze. Byli to również ludzie, których rodzice posiadali wyższe wykształcenie. No więc tutaj można przypuszczać, że po prostu te rodziny mają wyższy status materialny i lepszą możliwość przygotowania uczniów do matury. Zarysowuje się więc taki paradoks, że mimo iż studia dzienne to przywilej gwarantowany wszystkim przez konstytucję, to czy przypadkiem nie jest tak, że korzystać z niego mogą tak naprawdę ci bogatsi, a te rodziny ubogie i o niższym kapitale kulturowym, które nie stać po prostu na to, żeby pozwać dzieci na zajęcia przygotowawcze, wyrównawcze w liceum, muszą w takiej sytuacji płacić podwójnie i w formie czesnego, i w formie podatku.